Siemaneczko ludziska, Maciek z tej strony, witam was bardzo serdecznie w 79. odcinku Rock'n'Roll Nation Express. Dziś odebicie jednego z najważniejszych zespołów power metalu, speed metalu i metalu w ogóle. Zapraszam do debiutanckiej epki Halloween. Historia zaczyna się w 1978, gdy Kai Heisen oraz Pete Silk, gitarzyści i wokaliści jednocześnie, powołali do życia grupę Gentry, która po dwóch latach zmieniła nazwę na Second Hell. W składzie znaleźli się także Markus Groskopf na basie i Ingo Schwichtenberg za perkusją. W 1982 grupę opuszcza Pete, a na jego miejsce wskakuje Michael Weika. W tym momencie zespół już nazywa się Iron Fist. Ten line-up w 1983 nagrywa trzyutworowe demo, a następnie dostaje się z kolejnym na kompilację Death Metal z 1984, ostatecznie zmieniając nazwę na Halloween. Na kompilację dostają się dwa kawałki, Metal Invaders, który później pojawił się na albumie Walls of Jericho, oraz Ernst of Life, ten za to potraktowano jako bonus track przy reedycji albumu. Przychodzi czas na debiutancką epkę, która wychodzi w kwietniu 1985 roku nakładem Noise Records. Dostaliśmy na niej 5 speed metalowych kompozycji, gdzie pierwszą z nich jest świetny Starlight, poprzedzony minutowym intrem. Mini album to murowany hit za hitem. Na stronie A znajdziemy pędzącego Murderer, oraz Warrior z chwytliwym refrenem i szalonymi solówkami gitarzystów. Strona B to za to moje ulubione Victim of Fate, oraz z drugiej strony najbardziej rozbudowane i jednocześnie najrzadziej przeze mnie słuchany Cry for Freedom. Cała płytka to speed metalowe arcydzieło, które zostało później wsparte albumem Walls of Jericho oraz singlem Judas. Dodatkowo na reedycjach epki znajdowało się czasem pierwsze demo, bądź kawałki nagrane potem na płycie Walls of Jericho, czy też utwory zarejestrowane z Michaelem Kiske na wokalu. Debiut Halloween to esencja tego, co lubię w tym zespole. O świetności kawałków może świadczyć fakt, że niektóre z nich zostały ponownie później nagrane z Michaelem Kiske na wokalu, a większość z nich do dziś figuruje w setlistach na koncertach. Płytkę zostawiam 4,5 na 5, a was zapraszam do kolejnego odcinka już niebawem, tak więc... Nara!